My będziemy gdzieś koło 16, nie? Podłączę ci. A jakie masz wejście? No C. Kurczę, mamy C, bo mamy same iPhony. A co on ma? No USB-C. Co to jest Samsung, ta? Nie mam, muszę zobaczyć na górze. Dobry, witamy serdecznie, siemanko. Siemanko. Siema Łukasz. Siemano, Kamil. Dzisiaj odcinek specjalny, bo spędzamy dzień z Łukaszem, a Łukasz jest magikiem i jedziemy zobaczyć do niego na występ. Gdzie jedziemy, Łukasz? Do Rowen na przywitanie wiosny. Okej, który to występ w tym roku twój? O kurczę, było ich sporo, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ty się jeszcze stresujesz przed takimi występami, czy nie? Już nie, w ogóle kilka lat doświadczenia w tej branży, także... Akurat nie mam z tym żadnego problemu. Ale pierwszy występ to był chyba stres. Co, pamiętasz swój pierwszy występ? Nie, nie pamiętam. Naprawdę? Tak, było, ci powiem, że ciężko ogólnie cokolwiek. Okej, okay, a pierwszy w Holandii? O kurczę, 2015, 2016. O, to już sporo czasu, no, stary. Bardzo dawno. Dobra, to witamy i spędzamy dzisiaj dzień z Łukaszem. Zobaczymy cały występ, jego przygotowania. Backstage właśnie, backstage. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie i coś innego dzisiaj, widzowie. Coś jeszcze, Łukasz, przed tym? Przed rozpoczęciem? No nie, no chyba to na tyle. No to na tyle. Zobaczycie wszystko z czasem. To gaz w podłogę i lecimy. Dokładnie. Dobra, dojechaliśmy, widzowie. Zobaczcie, jaki piękny tutaj widok, konie. A tutaj pan Magik. Gdzie masz ten sprzęt w ogóle? Ja nie wiedziałem, że tu taka publiczność będzie, stary. Jestem w szoku. O, a co ty będziesz robił z tą bańką? Co? Z tą bańkę będziesz brał? Ogólnie to jest, widzowie, polski piknik taki organizowany tutaj. Pełno dzieci i pan Magik będzie występował tutaj. No powiem wam, że pierwszy raz mam okazję być na takiej uroczystości. No i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. O, co masz tutaj? To jest ogólnie saksofonu w Belgii, wiesz? No, no. Jak się czujesz ogólnie przed występem? Elegancko, tak? Nie ma stresu, nie ma nic. To mi się podoba. Stres, ja też bym miał serce pod gardłem, nie? Jest lajcik. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Jak wszędzie. Ogólnie Rowen to jest malownicze miasto w Holandii. To jest taka wioseczka, nie? Ludzie mówią, że hit hop to jest taka Wenecja. No tak. A ja powiem. Ja byłem w zeszłym roku, nie? Pojechałem sobie na Zeeland. Tam masz Chisinge. No. Tam, stary, jechałem sobie autem przy morzu normalnie. Masz morze, a ja 50 metrów... Piękny morze, widok, co? Śmigałem. Kurde, ci powiem, piękny, nie? A tu pieska zrobisz, tak? No, nie teraz. No, ale będzie piesek? Będzie, w domu. A tutaj nie na pokazie? Nie, no musisz, no jak? Specjalnie dla dzieci tu przyjechałeś przecież. Panie Magiku. Panie Magiku. Co jest? No nic, sprawdzam, czy jesteś tutaj w gotowości. O, kurczę. Ale kiełbachę będzie. O. To samo zapłaciłem chyba z 80 zł. No to spoko. Tutaj macie wszystkie namiary, jakbyście potrzebowali do pana Magika. Panie Magiku. Czekaj, to światło pada. Z tej strony. O. Teraz ładnie wyglądasz, pokaż. O, klasa, stary. Pełna profeska tutaj jest. Jeszcze raz namiar. Okej. Witam wszystkie dzieci zgromadzone w dzisiejszej tutaj malowniczej miejscowości, jakim jest Rowen. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy dzisiaj taką magiczną przygodę, mam do was pytanie.
Chcieliście coś dzisiaj? Tak. Co tak cicho? Macie siłę dzisiaj? Tak. Jesteście gotowi? Tak. Co tak słabo? Nie jedliście nic dzisiaj? Tak. Jeszcze raz. 3, 4. Jesteście? Wszystko, nie? No gdzie te bańki? Nie ma. Duży wiatr, jest duży bańki. To coś tu pokrywało wszystko, to będzie coś robił dalej. Pewnie to. No. Pęku, no. Ale masz czapkę fajną. Ale fajny tu ośrodek. Co się okazało? Ja tu byłem na imprezie, stary. No co ty dajesz? No, no Sylwia mi właśnie mówiła. Co? Na imprezie takiej przebieranej na początku. Ona mnie poznała normalnie. Naprawdę? Tak, byłem kiedyś, no. 2020 albo 21. To nie dość, że czaruje, to jeszcze sobie auto umyje. Zobaczcie. To jest wariat, no. Poczarował i auto umył. To jest magii. O, dobra.
Nie znam drogi, ale jest blisko do mnie. Jak mordo ci się podobało w ogóle? Kurczę, ej, powiem ci, że show takie, wiesz, z dzieciakami, to trzeba mieć też podejście, tak jak ty, że tam te baloniki skręcałeś, nie? No. I wiesz, i co wymyślałeś, te różne atrakcje, co tam później biegali, to też trzeba mieć w pewnym stopniu podejście do dzieci. Nie wiem, czy bym tak potrafił, ale jak jeszcze pojeżdżę z tobą na parę takich występów, to na pewno dojdę do wprawy. Coś będzie z tego, mówisz? Tak. No i to mi się podoba, Kamilu. Dobra, no lecimy teraz chyba do domu, napijemy się czegoś i będziemy gadać. Ty ogólnie zadowolony jesteś z występu? Tak, ja jeszcze dzisiaj mam z tobą w planie ponagrywać fajne rzeczy z Barcelona, najlepszego w okolicu Kamila, który mi zrobił. Także mamy jeszcze... Wszystko jest do realizacji. Słuchaj, dobra, nie, czekaj, zaraz piszemy. Okej. Okay. Miałeś odpowiedzieć, nie odpowiedziałeś wcześniej, ile kosztuje taki występ? Taki występ dla Holandii. Jest, to zależy ogólnie od miejscowości, bo wiadomo, do każdej miejscowości... No dobra, ile kosztuje taki występ, na którym byliśmy? Kilometrów. No i sobie tak, widzowie tak ocenią. Tak około 300-350 euro do 2 godzin czasowo. No to spoko, ci powiem cena. Bo jak tyle osób tam się zjedzie, tych dzieciaków, no dokładnie, to co to wyjdzie dla rodziców? No praktycznie nic. Także... No to spoko, to chciałem wiedzieć, wiesz, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia, bo ludzie zawsze lubią gadać o forsie, o kasie, nie, ile kosztuje, to wiesz. Nie, jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej. Intensywny dzisiaj dzień. Tak, bardzo. Na szczęście już jest z głowy. Wracamy na szczęście już w kierunku jakiej miejscowości, Kamil? No, na wioskę do mnie. Dokładnie. A jak się nazywa wioska? Już ci mówię. Ale teraz tak z innej beczki. Czym zajmujesz się zawodowo w Holandii? Oprócz tego, co robisz, co robiliśmy dzisiaj. Gdzie pracujesz, o? Ja robię na magazynie już dobre 6,5 roku jako logistik, czy made workers, czyli logistyka, cały dział, ekspedycja, załadunek, rozładunek. I co, ogólnie zadowolony jesteś z tej pracy? No ci powiem, mogłoby być lepiej, no ale jest nie najgorzej, nie? No, no. Nie ma co narzekać, żadna praca tak naprawdę nie hańbi. A jak ci się mieszka w ogóle w Hadze? O, ci powiem, tragicznie. Czemu? No korki ogólnie. Ja mieszkałem kiedyś na wiosce blisko Hagi, ale się przeprowadziłem do Hagi, bo potrzebowałem właśnie na szybko jeszcze studia, w którym teraz mieszkam. No i Holandia w Haga jest taka, że skończysz pracę, jedziesz do miasta, korki, wszędzie jest dryk, czyli tłoczno, nie zdążysz się obrócić, a tutaj już parę godzin jest za tobą. Więc no, dużo się dzieje w Hadze, wszystko szybko idzie, ale no ja po prostu do takiego życia nie jestem przyzwyczajony. Wolę, gdzie jest po prostu cisza, spokój, nie ma tego hałasu, tych po prostu tych emisji z aut, bo to jest naprawdę szkodliwe. No bardzo tłoczno jest i czas bardzo szybko leci. To jest właśnie to, duże miasta, nie? Dokładnie, czy to Rotterdam, czy to nie Haga, nieważne. Lepiej po prostu sobie nie zamieszkać 10-15 km od miasta, mieć ciszę, spokój. Jasne. I więcej czasu dla samego siebie. Cześć, stary, tu będziemy skręcać zaraz. Tak, wiem. Sam to, Kamil, po sobie wiesz generalnie, bo mieszkasz sam w takim miasteczku, gdzie jest cisza, spokój. Jak nie tu, nie tu, mordo, prosto. Mówię nam, prosto, prosto. Prosto. To mi to my, sorry, mordo, ale przez to, że nagrywamy, żeśmy pojebali zjazd. Mieliśmy wcześniej skręcić w prawo. Ale tu zaraz odbijemy w prawo. Bo tam pojedziemy zupełnie z innej strony. Okej. Okay. No i tak to jest, dlatego ja mieszkałem w mieście takim większym, mieszkałem na wsi i wiem, jak to jest, ale nigdy nie mieszkałem w takim dużym mieście, właśnie o którym gadamy, nie? Jakbyś się czuł generalnie, według ciebie, mieszkając w takim dużym mieście, zaklimatyzowałbyś się? To znaczy, powiem ci, ja lubię tak, o, ja lubię ludzi, wychodzić do ludzi, ale lubię też być sam, nie? Dlatego ja wolę być w mniejszym mieście, a jak potrzebuję wyjść do ludzi, to sobie po prostu wsiadam w auto czy w autobus, pociąg i jadę, nie? Aha, u mnie tak to wygląda. Okay. Bo ja czasem potrzebuję takiego spokoju. To otwiera, ja Texela jeszcze nie piłem, ale zaraz poczęstuję cię zajebistymi łazankami, które wczoraj robiłem. Dobra. Wczoraj robiłem sam. Pokaż. Wasze zdrowie, twoje zdrowie. Ale powiedz, trzeba powiedzieć o tym piwie. No to powiedz, ja nic nie wiem o tym piwie. To jest piwo regionalne, które wywodzi się z wyspy Texel, która jest w Holandii.
i ogólnie tam to piwo jest ogólnie rozlewane. To piwo jest w każdym supermarkecie w Holandii, z tego względu, że ono ma taki specyficzny smak, jest zupełnie inne. Texel słynie z tego, że ma 5 różnych sortów tej marki i każde piwo jest inne. Są mocniejsze, te akurat ma 6%, które będziemy pili, żeby widzowie widzieli. Widzicie 6%. Także ale dobre. Zdrówko, Kamil. Dobre, zdrowie, mordo, czaj. Stuknię się. Zdrowe, dobre, dobre. Żałuję. Zajebiste piwo. No. Dobra, nakładam, nie? No. Jak oceniasz występ? Uważam, że zrobiłem solidną robotę. I kiedy następny występ? Jutro. Jutro. To napięty masz grafik, ci powiem, nie? Bardzo, no. Ale najważniejsze, że lubisz to robić, nie? Zgadza się. Kocham to, co robię. No okej. Okay. No i fajnie. To jest właśnie... Ja lubię poznawać ludzi z pasją i to jest gościu, który ma pasję. Dzięki za odcinek i dzięki za to, że mogłem z tobą spędzić dzień. Ja również. Ja wszystkie informacje zostawiam w opisie filmu tutaj na dole. Jakbyście chcieli sobie kiedyś takiego magika wypożyczyć, na jakieś urodziny, na jakieś różne takie, że tak powiem, atrakcje rodzinne, bo też takie wiem, że robisz. To wbijajcie w opis filmu i wbijajcie do Łukasza. Jeszcze raz, stary, dzięki za dzisiejszy dzień. Było miło, fajnie było cię poznać i spędzić z tobą zajebisty dzień. Pozdrawiam. Dzięki, hejo.